Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Noah Gordona, Medicus, w tłumaczeniu Ewy Życińskiej. Czyta Filip Kosior. Kochanej Ninie, która mi dała Lorraine. Część pierwsza. Chłopak balwierza. Diabeł w Londynie. Były to ostatnie bezpieczne i beztroskie chwile dzieciństwa ROBA a on jednak w swojej nieświadomości uważał obowiązek pilnowania ojcowskiego domu, braci i siostry za dopust Boży. Tak wczesną wiosną słońce stało jeszcze na tyle nisko, że ciepłymi liźnięciami sięgało pod okap strzechy. Rob więc rozsiadł się na pochyłym, szorstkim kamieniu przed drzwiami od ulicy i z lubością się wygrzewał. Ulicą Gęśli zbliżała się jakaś kobieta, ostrożnie stawiając stopy między wybojami w bruchu. Bruk wymagał naprawy, tak samo jak większość nędznych, wyrobniczych domków skleconych byle jak przez rzemieślników, którzy na życie zarabiali stawianiem porządnych domów dla ludzi bogatszych, cieszących się większym powodzeniem. Robniał do wyłuskania koszyk wczesnego groszku i jednocześnie starał się nie spuszczać z oka młodszego rodzeństwa, co pod nieobecność mamy było jego obowiązkiem. Sześcioletni William Stewart i czteroletnia Anna Mary grzebali się w ziemi przy domu. Wśród chichotów oddając się swoim tajemniczym zabawom. Jonathan Carter, półtoraroczny malec, bełkotał z sytości leżąc na kożuszku, nakarmiony papką z chleba i poklepany po plecach, póki mu się nie odbiło. Siedmioletni Samuel Edward wymknął się robowi. Sprytny Samuel zawsze umiał się wymigać od pomocy, to też rob rozglądał się za nim z oburzeniem łuskał strączki jeden po drugim, jak mama wydłubując groszek z woskowych dołków kciukiem i nie przerwał swego zajęcia, gdy zobaczył, że ta kobieta zmierza prosto do niego. Mięsistą twarz miała jaskrawo wymalowaną, a sznurówka poplamionego stanika tak wysoko podnosiła jej piersi, że przy pewnych ruchach łyskały z niego uróżowane brodawki. Rob J. liczył sobie ledwie dziewięć lat, ale dziecko Londynu zawsze pozna ulicznicę. — Hej tam, to dom Nathanela Kola. — przyjrzał się jej z niechęcią, gdyż nie pierwszy to raz ladacznica pukała do ich drzwi, pytając o ojca. — A kto pyta? — burknął, zadowolony, że ojciec wybrał się szukać pracy, a mama poszła odnieść hafty i może uniknąć kłopotliwego spotkania. — Żona go potrzebuje. Od niej przychodzę. — Co mówicie? — Jak to — potrzebuje go? Zręczne, dziecinne palce przerwały łuskanie groszku. Nierządnica przyjrzała mu się chłodno, po to jego głosu i zachowaniu zgadując, co o sądzi. To twoja matka? Skinął głową twierdząco. Zaczęła ciężki poród. Jest w stajniach Eglestana, przy Paldok. Lepiej poszukaj ojca i mu powiedz, powiedziała i odeszła. Rozejrzał się, nie wiedząc, co począć. Samuel? Zawołał, lecz przeklęty Samuel, jak zwykle, zapodział się nie wiadomo gdzie. Robo oderwał więc Williama i Janne Mary od zabawy. Zajmij się małymi Willum. Przykazał, po czym zostawił dom i pobiegł ile sił w nogach. Gdyby wierzyć bajarzom, których nie braknie nigdy, anno domini tysiąc dwudziestego pierwszego, rok ósmej ciąży Agnes Cole był rokiem szatana. Zaznaczył się uciążliwymi dla ludzi klęskami i potwornymi wybrykami natury. Poprzedzającej go jesieni straszne mrozy spętały rzeki i ścieły zbiory. Spadły deszcze, jakich nie bywało, a wskutek nagłej odwilży wysoka fala wtargnęła do tamizy, zmiatając mosty i domy. Spadały gwiazdy, wlokąc za sobą błyskawice, i pokazała się kometa. W lutym wyraźnie zatrzęsła się ziemia. Piorun utrącił szczyt krucyfiksu i powtarzano sobie po cichu, że Chrystus i jego święci posnęli. Podobno pewne źródło przez trzy dni tryskało krwią, a podróżni opowiadali, że w lasach i różnych tajemnych miejscach pokazuje się diabeł. Agnes przykazała najstarszemu synowi, żeby nie dawał wiary tym bajdom. Z troską jednak dodała, że gdyby robdziej coś niezwykłego zobaczył albo usłyszał, ma uczynić znak krzyża. Ciężko się żyło Bożemu Ludowi tego roku, gdyż zbiory zawiodły i nastały ciężkie czasy. Najtano przez cztery miesiące z górą nie zarobiła ani pensa i zawdzięczał utrzymanie umiejętnościom żony, która pięknie haftowała. Kiedy się pobierali, oboje byli chorzy z miłości i bardzo ufni w swoją przyszłość. Najteland planował, że wzbogaci się jako przedsiębiorca budowlany. W cechu ciesielskim jednak awansowało się powoli i wszystko zależało od komisji egzaminacyjnych, które tak drobiazgowo oceniały każdy projekt, jakby był przeznaczony dla króla. Sześć lat był czeladnikiem, a dwakroć tyle towarzyszem stolarskim. Teraz powinien się już ubiegać o stopień mistrza ciesielskiego, niezbędny dla samodzielnego przedsiębiorcy. Aby jednak zostać mistrzem trzeba było energii i pomyślnych czasów. On zaś nazbyt już utracił ducha, by się postarać. Życie ich nadal uzależnione było od cechu, lecz teraz nawet Londyński cech cieśli zawodził. Neitanow stawiał się co dzień rano w domu cechowym tylko po to, by się dowiedzieć, że żadnej pracy nie ma. Razem z innymi zrezygnowanymi towarzyszami szukał zatem pociechy w trunku, który zwali pimentem. Jeden z cieśli dostarczał miodu, inny przynosił korzenie, a w domu cechowym zawsze się znalazł dzban wina. Od żon innych cieśli Agnes wiedziała, że nierzadko jeden z nich wychodzi i sprowadza kobietę, której po pijanemu kolejno zażywają bezrobotni mężowie. Pomimo wadnej tanela, Agnes nie potrafiła odsunąć go od siebie, gdyż wielkie czerpało upodobanie w rozkoszach ciała. Dbało o to, aby stale chodziła z brzuchem, i od nowa napychał ją dzieckiem, ledwie zdążyła wydać na świat poprzednie. O ilekroć zbliżał się jej czas, unikał domu. W ich życiu niemal dosłownie spełniły się ponure przepowiednie ojca Agnes. Wygłoszone, kiedy już z w brzuchu wychodziła za młodego cieśle, który się zjawił w Watford do pomocy przy budowie stodoły sąsiada. Ojciec winił za wszystko jej edukację, twierdząc, że nauka napełnia kobietę szaleństwem porządliwości. Jej ojciec był właścicielem niedużej zagrody, którą otrzymał od Itekheda z seksu zamiast żołdu. Jako pierwszy z rodziny Kempów, osiadł na roli. Walter Kemp oddał córkę na naukę w nadziei, że zapewni jej to małżeństwo z jakimś ziemianinem, ponieważ bogaci ziemianie przekonali się już, jak praktycznie jest mieć kogoś zaufanego, kto potrafi czytać i rachować, i że tym kimś może być żona. Goryczą napełnił go widok córki wychodzącej za mąż tak nisko i niewybrednie. Ale biedak nie mógł jej nawet wydziedziczyć. Ta odrobina, jaką posiadał, przeszła za zaległe podatki na koronę, kiedy umarł. Ambicje ojca ukształtowały jednak życie córki. Pięć najszczęśliwszych lat życia, jakie zapamiętała, były latami spędzonymi jako dziecko w szkole u zakonnic. Zakonnice nosiły szkarłatne buciki, biało-fioletowe habity i welony cienkie jak mygiełka. Nauczyły ją czytania i pisania, trochę łaciny niezbędnej do zrozumienia katechizmu, jak również kroju, szycia niewidocznym ściegiem i płaskiego haftu, tak eleganckiego, że był znany i poszukiwany we Francji jako haft angielski – Fanaberie, których się nauczyła od zakonnic, teraz żywiły całą rodzinę. Tego ranka poważnie się zastanawiała, nim wybrała się odnieść wykonane hafty. Czas jej się zbliżał i czuła się ciężka i niezdarna, lecz spiżarnia świeciła już pustkami. Trzeba było iść na targ Billingsgate, kupić mąki i kaszy, a na to potrzebowała pieniędzy należnych od mieszkającego w Southwark na drugim brzegu rzeki kupca handlującego haftami – z małym zawiniątkiem w ręku ruszyła więc powoli przez Time Street w stronę mostu londyńskiego. Na Time Street kłębił się jak zawsze tłumiucznych zwierząt i dokerów kursujących z towarem między przepastnymi składami a lasem masztów przy nabrzeżu. Gwar spadł na nią jak deszcz podczas suszy. Mimo wszystkich kłopotów wdzięczna była najtenelowi za to, że zabrał ją z Łotwór i zagrody. Jakże kochała to miasto! Wracaj, psia, oddaj pieniądze, ale już! Wydzierała się wściekła przekupka na kogoś, kogo Agnes nie mogła dojrzeć. Śmiech mieszał się z gwarem obcych języków. Przekleństwa padały jak czułe zaklęcia. Mijała po drodze obszarpanych niewolników dźigających na statki ciężkie gęsi żelaznej surówki. Psy obszczekiwały uginających się pod tym strasznym ciężarem biedaków. Podperlił się na ich ogolonych głowach. Wciągnęła w płuca czosnkowy odór bijący od niemytych ciał i metaliczny zapach surówki – a następnie przyjemniejszą woń płynącą od wózka, przy którym jakiś człowiek zachwalał paszteciki z mięsem. Ślina napłynęła Agnes do ust, lecz miała w kieszeni tylko jednego miedziaka, w domu zaś głodne dzieci. Paszteciki słodkie jak grzech! wołał sprzedawca. Smaczne i gorące! Baseny portowe pachniały rozgrzaną w słońcu żywicą i smułowaną liną. Idąc położyła rękę na brzuchu i poczuła ruchy dzieciaka pływającego w zawartym między jej biodrami oceanie. Na rogu gromada marynarzy z kwiatami przy czapkach śpiewała wesoło, a trzech muzykantów przygrywało im na piszczałce, bębenku i harfie. Kiedy ich mijała, zauważyła mężczyzna opartego o dziwaczny wóz z wymalowanymi znakami sodiaku. Mógł mieć jakieś czterdzieści lat. Zaczynały mu wypadać włosy, ciemnobrązowe jak i broda. Twarz miał ogorzałą, rysy miłe i byłby przystojniejszy od Nathanela, gdyby nie tusze. Nosił przed sobą brzuch równie pełny jak ona Tusza owa nie była odpychająca, przeciwnie Rozbrajała, pociągała i mówiła patrzącemu Oto przyjazna, braterska dusza Aż nazbyt rozkochana w tym, co dobre w życiu Niebieskie oczy iskrzyły się i błyszczały Nie przynosząc ujmu uśmiechowi grającemu na wargach — Śliczna pani, będziesz moją turkaweczką? — zapytał Zaskoczył ją, rozejrzała się Ciekawa do kogo mógł to powiedzieć, lecz nikogo próżniej w pobliżu nie było. Ha! Normalnie zmroziłaby hultaja jednym spojrzeniem, ażby mu w pięty poszło, ale miała poczucie humoru i spodobał jej się ten mężczyzna, który je też okazał i to niemałe. Jesteśmy jak stworzeni dla siebie, życie dałbym za was, moja pani, zawołał za nią z zapałem. Nie ma potrzeby, już Chrystus to zrobił, m'o panku, powiedziała. Uniosła głowę, wyprostowała plecy i odeszła kołysząc się kusząco i dźwigając przed sobą potwornie wielkie, rozdęte dzieckiem brzuszysko. Zawtórowała mu śmiechem. Dawno już żaden mężczyzna nie złożył jej hołdu jak kobiecie bodaj żartem. Toteż po tej absurdalnej wymianie zdania Agnes w lepszym nastroju przepychała się dalej Times Street. Wciąż uśmiechnięta zbliżała się już do Dog, gdy chwyciły ją bóle. Matko, miłosierna! wyszeptała. Ból szarpnął znowu, zaczynając się w podbrzuszu, lecz ogarnął wnet umysł i całe ciało. Nogi się pod nią ugięły. Dosunęła się na bruk, pękł worek z wodami. Na pomoc! zawołała. Niech mi ktoś pomoże! Natychmiast zebrała się londyńska gawiedź rząd na widowiska i zewsząd dotoczyły Agnes ludzkie nogi. Przez mgłę bólu dojrzała krąg ciekawych twarzy. Jęknęła. Odsuńcie się, psu, braty! warknął parobek rozwożący piwo. Kobieta nie ma czym oddychać i dajcie ludziom zarobić na chleb powszedni. Zabierzcie ją z ulicy, bo wozy nie przejadą. Zanieśli ją gdzieś, gdzie było ciemno, chłodno i mocno śmierdziało nawozem. Zanim się tam znalazła, ktoś zdążył się ulotnić z jej haftami. W głębi tego mroku poruszały się jakieś wielkie kształty. Gdzieś o deskę stuknęło kopyto, budząc wyraźnie echo i rozległo się głośne rżenie. Co to? Hola, nie możecie jej tu wnosić! oznajmił kłótliwy głos. Należał do zrzędnego człowieczka ze sterczącym brzuchem i szczerbatą gębą. Agnes poznała Jeffa Egglestana i pojęła, że jest w jego stajniach. Rok temu z okładem najtano przestawił w nich kilka boksów i do tego się teraz odwołała. — Mości Egglestan — powiedziała słabym głosem. — Jestem Agnes Cole, żona tego cieśli, co go pan dobrze zna. Wydało jej się, że dojrzała na jego twarzy błysk niechętnego rozpoznania i kwaśną świadomość, że nie może jej wyrzucić. Ludzie tłoczyli się za nim z oczyma błyszczącymi ciekawością. Proszę, wydeszała Agnes. Niech się ktoś zlituje i sprowadzi mojego męża. Nie mogę zostawić stajni, burknął Egelstan. Musi iść kto inny. Nikt się nie poruszył i nie odezwał. Ręka Agnes powędrowała do kieszeni w poszukiwaniu monety. Proszę, powtórzyła, wyjmując pieniążek. Spełnię chrześcijański obowiązek. Od razu powiedziała jakaś kobieta, niewątpliwie ulicznica. Jej palce zacisnęły się na monecie jak szpony. Ból był nie do zniesienia, jakiś nowy i inny. Do silnych skurczów Agnes przywykła. Po dwóch pierwszych jej porody nie były zbyt trudne, gdyż spowodowały rozstąpienie się kości. Przed i po urodzeniu Anny Mary miewała poronienia. Zarówno jednak Jonathan, jak i dziewczynka po odejściu wód wyszli z niej z łatwością, jak śliskie ziarenka z pomiędzy palców. Takiego bólu jak ten nie zaznała przy żadnym ze swoich pięciu porodów. Święta Agnieszko... Pomodliła się w drętwym milczeniu. — Święta Agnieszko, wspomżycielko Jagniąt, zmiłuj się nade mną. Zawsze podczas porodu modliła się do swojej patronki. I święta Agnieszka przychodziła jej z pomocą. Ale tym razem Agnes nie czuła nic poza nieustającym bólem i dzieckiem tkwiącym w niej jak wielki szpunt. Tymczasem jej urywane krzyki przyciągnęły uwagę przechodzącej babki położnej, dobrze podchmielonej staruchy. I ona to klnąc przepędziła ze stajni gapiów — Podeszła do Agnes i przyjrzała się jej z niesmakiem. Te diabelne chłopy ułożyły cię w gnoju, mruknęła. Nie miało sensu przenoszenie jej na inne miejsce, gdyż wszędzie było tak samo. Babka zadarła spódnicę Agnes powyżej pasa, przecięła na niej bieliznę, odgarnęła zgnojoną słomę z przed otwartego sromu i wytarła ręce o brudny fartuch. Z kieszeni wydobyła naczynie ze smalcem pociemniałym już od krwi i śluzu innych kobiet. Zaczerpnąwszy trochę zjełczałego tłuszczu ruchami, jak przy myciu nasmarowała dłonie i wsunęła najpierw dwa, potem trzy palce, a na koniec całą dłoń w rozwartą pochwę rodzącej, która wyła już jak zwierzę. Jeszcze nie tak będzie bolało, moja pani, orzekła po chwili, smarując sobie ramiona aż do łokci. To nieboże mogłoby się ugryźć w piętę, gdyby chciało. Wyłazi życią naprzód. Cechowa rodzina. Rob J ruszył biegiem w stronę Padułdok. Potem sobie przypomniał, że ma szukać ojca. Skręcił więc w kierunku cechu Cieśli. Każde bowiem dziecko członka cechu wiedziało, dokąd ma biec w razie potrzeby. Siedziba londyńskiego cechu Cieśli znajdowała się przy końcu ulicy Cieśli, w starej, koszarowej budowli o ścianach spali przyplecionych wykliną i pokrytych grubą warstwą tynku, który co parę lat trzeba było kłaść od nowa. W obszernym wnętrzu, na prostych krzesłach i przy stołach zbitych przez cechowych towarzyszy, siedziało kilkunastu mężczyzn w skórzanych kaftanach i pasach z narzędziami. Rob zobaczył wśród nich sąsiadów i członków dziesiątki ojca, ale Neitenela nie było. Dla londyńskich rzemieślników, parających się obróbką drewna, cech był wszystkim urzędem zatrudnienia, apteką, przedsiębiorstwem pogrzebowym, miejscem towarzyskich spotkań, ośrodkiem pomocy w okresach bezrobocia, sądem rozjemczym. Agencją pośrednictwa i wynajmu, władzą polityczną i autorytetem moralnym. Było to stowarzyszenie rygorystycznie zorganizowane, składające się z czterech grup cieśli, zwanych setkami. Każda setka uczyła dziesięć dziesiątek, które zbierały się oddzielnie w mniejszym gronie, i dopiero kiedy z takiej dziesiątki ubywał ktoś wskutek śmierci, przedłużającej się choroby lub przeprowadzki, przyjmowano do niej jako terminatora nowego członka, zazwyczaj z listy oczekujących synów starych członków. Słowo starszego cechu rozstrzygało jak słowo panującego monarchy. I do tej właśnie osobistości, do Richarda Bukerella, udał się teraz Rob. Buquerel plecy miał pochyłe, jakby przytłoczoną odpowiedzialnością. Wszystko w nim wydawało się mroczne. Włosy miało czarne, oczy koloru dębowej kory, obcisłe spodnie, bluzę i kurtę z surowej wełny ufarbowanej w wywarze z łupin włoskiego orzecha – a twarz ciemną jak wyprawna skóra ogorzałą na słońcu przy budowie tysięcy domów. Poruszał się, mówił i myślał z rozwagą. Z rozwagą wysłuchał też roba. Nie ma tu Neytenela, synu. Nie wiecie pani majstrze, gdzie go szukać? Bukerel zastanowił się. Poczekaj na tu chwilkę. Rzekł wreszcie i podszedł do siedzących w pobliżu kilku mężczyzn. Do roba dotarły tylko jakieś oderwane słowa i wypowiedziane szeptem zdanie. Jest z tą suką? zapytał szeptem Bukerel. Po chwili starszy cechu wrócił. Wiemy, gdzie znaleźć twojego ojca, oznajmił. Leć do matki, chłopcze. Znajdziemy Neytenela i przyjdziemy tam za tobą. Rob wybąkał słowa podziękowania i pobiegł w swoją stronę. Nie przystawał, żeby odsapnąć. Uskakując przed ciężkimi wozami, wymijając pijaków i przymykając przez tłum, pędził do Paldok. Po drodze dojrzał swego wroga. Antonego Taita, szczyla, z którym w zeszłym roku stoczył trzy zażarte bójki. Antony z dwójką przyjaciół, szczurów portowych, znęcał się nad paroma niewolnikami dostawcy portowego. Nie zatrzymuj mnie teraz śmierdzielu, pomyślał chłodno Rob, bo cię załatwię. Tylko spróbuj tak jak miał zamiar załatwić któregoś dnia tego bydlaka, swego tatę. Zobaczył, że jeden z tych portowych szczurów pokazuje go Antonemu, ale już ich minął i biegł dalej. Bez tchu i skóciem w boku zdążył do stajni Egelstana na moment, kiedy nieznajoma starucha owijała noworodka. W stajni gęsto było od smrodu końskiego nawozu i krwi jego matki. Mama leżała na ziemi, oczy miała zamknięte, twarz bladą. Zdumiało go, jaka jest mała. Mamo, jesteś jej synem? Skinął głową. Jego chuda pierś unosiła się i opadała. Stara harknęła i splunęła na ziemię. Niech matka odpocznie, poleciła. Gdy przyszedł tata, na roba prawie nie spojrzał. Wozem wymoszczonym słomą, pożyczonym przez Bukerela od przedsiębiorcy budowlanego, zawieźli do domu mamy i noworodka chłopca, który miał zostać ochrzczony imionami Roger Camp Cole. Zawsze po urodzeniu nowego dziecka mama z żartobliwą dumą pokazywała im maleństwo. Teraz tylko leżała ze wzrokiem wlepionym w strop pod strzechą. Wreszcie Nightingale wezwał z sąsiedztwa wdowę Hargreaves. Nie da rady nawet karmić dzieciaka użalił się. Może jej przejdzie pocieszyła go wdowa Hargreaves. Słyszało o mamce i ku olbrzymiej łudze roba zabrała niemowlę. Dosyć miał roboty przy pozostałej czwórce dzieci. Jonathan Carter, co prawda, przyuczony już był do nocnika, ale bez nadzoru matki chyba o tym zapomniał. Nathanel został w domu. Rob Jay mało się jednak do niego odzywał i tak manewrował, by schodzić ojcu z drogi. Brak mu było lekcji, jakie odbywali co dzień rano. Mama bowiem umiała przemienić naukę w wesołą zabawę. Nie znał nikogo innego, kto by miał w sobie tyle ciepła, wiglarnej czułości i cierpliwości do jego ociężałej pamięci. Samuelowi Rob przykazał trzymać Williama i Annę Mary z dala od domu. Tego wieczora Anna Mary z płaczem upomniała się o kołyskę. Rob przytulił siostrę, nazywając ją Panną Anną Mary. Najbardziej bowiem lubiła, kiedy tak się do niej zwracano. A na koniec zaśpiewał jej jakieś bzdury o kosmatych króliczkach i puszystych ptaszkach w gniazdku, ciesząc się, że nie słyszy tego Antony Tide. Siostra twarz miała okrąglejszą i ciało delikatniejsze niż matka. Choć mama zawsze im mówiła, że Anna Mary rysy i charakter wzięła po kępach, łącznie z rozdziawianiem ust podczas snu. Nazajutrz mama wyglądała lepiej, a według ojca te rumieńce na twarzy to była gorączka. Dygotała to też, przykrywali ją dodatkowo czym się dało. Trzeciego dnia rano, kiedy rob podawał matce wodę, przeraził się jej rozpalonej twarzy. Pogłaskała go po dłoni. Mój rob, wyszeptała. Mój mały mężczyzna. Oddech miała nieświeży i bardzo szybko oddychała. Kiedy ją wziął za rękę, coś z niej przeszło do niego. Była to świadomość, całkowita pewność tego, co ją czeka. Nie był w stanie zapłakać ani nawet krzyknąć. Włosy wstały mu na głowie, ogarnęła go niepomierna zgroza. Nawet człowiek dorosły nie wiedziałby, co z tym począć, a on był przecież dzieckiem w przerażeniu uścisnął dłoń mamy, aż ją zabolało. Zauważył to ojciec i zdzielił go kułakiem w głowę. Na drugi dzień rano, gdy robdżej wstał, matka nie żyła. Nathanel Cole siedział i płakał, co wystraszyło dzieci, do których nie dotarło, że mama odeszła na zawsze. Nigdy dotąd nie widziały, żeby ojciec płakał, zbiły się więc w gromadkę blade i czujne. Pochówkiem i wszystkim, co z nim związane, zajął się cech. Przyszły kobiety, choć żadna nie była blisko Zagnes, która z racji swego wykształcenia nie cieszyła się jej zaufaniem. Teraz jednak wybaczyły jej, że za życia umiała czytać i pisać, i ubrały ją do trumny. Rob znienawidził na zawsze zapach rozmarynu. W lepszych czasach mężczyźni zgromadziliby się dopiero wieczorem, po pracy, obecnie jednak wielu jej nie miało. Przyszli więc wcześniej. Hugh Tide, ojciec Antonego, zupełnie do niego podobny, zjawił się w imieniu trumniarzy. Komitetu, który od lat zaopatrywał w trumny zmarłych członków cechu. Poklepał tenela po plecach. Dosyć nazbierałem twardych, sosnowych desek. Resztki z tej roboty przy stawianiu karczmy Barduela w zeszłym roku. Pamiętasz to piękne drewno? Będzie miała trumnę, jak się patrzy. Hugh był półzawodowym wędrownym cieślą. I Rob słyszał, jak ojciec mówił z pogardą, że nie potrafi dbać o narzędzia. Ale teraz najtanel tylko skinął głową i wrócił do swojego kubka. Cech dostarczył wszystkiego w obfitości. Pogrzeb bowiem był jedyną okazją do pofolgowania sobie wiedzeniu i piciu. Poza jabłocznikiem i jęczmiennym piwem było jeszcze piwo słodowe i trunek z miodu zmieszanego z wodą i odstawionego na sześć tygodni dla fermentacji. Był też przyjaciel i pocieszyciel cieśli. Piment. Było wino morwowe zwane moratem i korzenny miód zwany meteglinem — Towarzysze cechowi przynieśli całe naręcza pieczonych kuropatw i przepiórek, wiele smażonych i pieczonych zajęcy i sarniny, wędzone śledzie, świeże pstrągi i płaszczugi, jak również niezliczone bochenki chleba. Cech podjął się zebrać dwupensową składkę na biednych w intencji świętej pamięci Agnes Kohl i dostarczył żałobników, którzy poprowadzili kondukt do kościoła oraz grabarzy, którzy przygotowali grób. U świętego Botolfa ksiądz nazwiskiem Kempton bezmyślnie odśpiewał msze i polecił mamy Jezusowi, a towarzysze cechowi odmówili za jej duszę dwa psalmy. Na cmentarzu spoczęła u stóp niewielkiego cisa. Po powrocie z pogrzebu kobiety odgrzały i podały stypę. Wszyscy długo jedli i pili, dzięki śmierci sąsiadki, mogąc na chwilę zapomnieć o wikcie biedaków. Wdowa Hargreaves usiadła przy dzieciach i podsuwała im co smaczniejsze kąski, demonstracyjnie okazując swoją troskliwość. Przygarniała je do obfitego, pachnącego biustu, a one wierciły się udręczone. Kiedy jednak Williama zebrało na wymioty, za dom wyprowadził go Robi, trzymał głowę zwijającemu się w kurczach, charczącemu dzieciakowi. Potem Della Hargives pogłaskała Williama po włosach i orzekła, że wszystko to z żalu po matce. Rob wszakże wiedział, że przekarmiła małego przyrządzonymi przez siebie potrawami i już do końca stypy trzymał rodzeństwo z dala od jej marynowanego węgorza. Chociaż rozumiał, co to jest śmierć, uświadomił sobie, że czeka, kiedy mama wróci do domu. Jakaś część jego istoty zbytnio by się nie zdziwiła, gdyby otworzyła drzwi i weszła z zakupami zrobionymi na targu i pieniędzmi od handlarza haftów Southwark. Lekcja historii, Rob. Jakie trzy germańskie plemiona napadły na Brytanię w roku pańskim 400 i pięćset? Anglowie, Jutowie i Sasi mamo. Skąd przybyli, kochanie? Z Germanii i Danii. Pokonali Brytów na wschodnim wybrzeżu i założyli królestwa Nortamblii, Mercji i wschodniej Anglii. Skąd tyle rozumu mojego syna? Od mądrej matki. Ach, masz buziaka za mądrą matkę. I drugiego za mądrego ojca. Nigdy ci nie wolno zapominać o mądrym ojcu. Ku wielkiemu zdumieniu roba ojciec nie odszedł. Wydawało się, że Najtano chce porozmawiać z dziećmi, lecz nie potrafił. Większość czasu spędzał przy naprawie strzechy. Parę tygodni po pogrzebie, kiedy odrętwienie jeszcze nie minęło, ale Rob zaczynał już pojmować, jak inne będzie teraz jego życie. Ojciec znalazł wreszcie pracę. Grunt nadrzeczny w Londynie, brunatny i grząski, to miękki, lepki muł. Siedlisko małży niszczących statki, świdraków, okrętowców. Prugastwo to straszne poczyniło szkody w drewnianych konstrukcjach od niepamiętnych czasów, wgryzając się w nabrzeża i dziurawiąc je jak sito. Toteż niektóre wymagały wymiany. Praca była mordercza i niewiele miała wspólnego z budową pięknych domów. Ale najtenel był w potrzebie i przyjął ją z wdzięcznością. Obowiązki domowe spadły na Roba, mimo że był kiepskim kucharzem. Często Della Hargreaves przynosiła jedzenie albo przyrządzała któryś z posiłków. Zwykle, gdy Neytonor był w domu, starała się też wtedy ładnie pachnieć, czule i troskliwie traktować dzieci. Była tęga, lecz w miarę pociągająca, twarz miała rumianą, wystające kości policzkowe i spiczastą brodę oraz małe pulchne dłonie, którym oszczędzała pracy. Rob zawsze się opiekował braćmi i siostrą, teraz jednak tylko on to robił, z czego ani on, ani oni nie byli zadowoleni. Jonathan Carter i Anna Mary nieustannie popłakiwali. William Stewart stracił apetyt, buzia mu się wyciągnęła i oczy zrobiły się ogromne, a Samuel Edward jeszcze bardziej się rozzuchwali i przynosił do domu przekleństwa, którymi obrzucał roba z tak złośliwym upodobaniem, że starszy brat nie widział innego wyjścia, jak poskramiać go laniem. Starał się postępować tak, jak według niego mama by postąpiła. Czankami, kiedy maleństwo dostało swoją papkę z chleba, a reszta jęczmienny chleb i coś do popicia – czyścił palenisko pod okrągłym otworem stanowiącym ujście dla dymu, przez który z sykiem leciały w ogień krople deszczu, kiedy padało. Wnosił popiół za dom, wyrzucał go i zamiatał podłogi. Odkurzał nieliczne sprzęty we wszystkich trzech izbach. Trzy razy w tygodniu chodził na targ przy Billings Gate zrobić zakupy, które mama przynosiła do domu, chodząc tam raz na tydzień. Wielu straganiarzy go znało. Gdy pierwszy raz się tam pojawił, ten i do wyrazów współczucia dołączył niewielki podarunek dla rodziny Kolów. Parę jabłek, kawałek sera, pół niewielkiego solonego sztokfisza. Ale w ciągu paru tygodni on przywykł do nich, a oni do niego i targował się zacieklej niż mama, żeby nie myśleli, że mogą wykorzystać swoją przewagę nad dzieciakiem. Z stargu się jak najwolniej do domu. Tak mu było nieśpieszno z powrotem przejmować od Williama ciężkie brzemię opieki nad dziećmi. Mama chciała w tym roku posłać Samuela do szkoły. Wcześniej wymogła na Nanelu zgoda na naukę roba u zakonników przy kościele świętego Botolfa. Przez dwa lata więc co dzień chodził do szkoły parafialnej. Potem jednak musiał przerwać naukę, aby ona mogła zająć się haftem. Teraz nikt do szkoły nie pójdzie. Ojciec bowiem nie umie czytać ani pisać i naukę uważa za stratę czasu. Rob tęsknił za szkołą. Chodził po gwarnych dzielnicach tandetnych, ciasno skupionych domków, już prawie nie pamiętając, że kiedyś główną jego troską były dziecinne zabawy i widmo Tonego tajta, szczyra. Anton i jego banda patrzyli jak przechodzi, nie ścigając go, jakby strata matki uczyniła go nietykalnym. Któregoś wieczora ojciec powiedział, że dobrze się spisuje. Zawsze byłeś nad wiek dorosły, oznajmił Neitanel niemal sprzyganą popatrzyli na siebie zmieszani, nie mając wiele więcej do powiedzenia. Jeżeli Neytanel wolny czas spędzał z ladacznicami, to tym nie wiedział. Nadal nienawidził ojca, gdy pomyślał o losie matki, ale wiedział, że Neytanel walczy w sposób, którym ona byłaby zachwycona. Łatwo mógłby przekazać opiekę nad braćmi i siostrą wdowie Hargreeves i z nadzieją przyglądał się jej zabiegom, bo miejscowi prześmiewcy i kpiarze już mu donieśli, że to ona jest kandydatką na jego macochę. Dzieci nie miała. Jej mąż, Lanning Hargreaves, był cieślą i piętnaście miesięcy wcześniej zginął przygniecionym belką. Jeśli kobieta umierając zostawiła małe dzieci, obyczaj nakazywał, aby wdowiec szybko ożenił się powtórnie. też nikt się za bardzo nie zdziwił, kiedy Neytona zaczął przesiadywać sam na sam z delią u niej w domu. Nigdy jednak te wizyty nie trwały długo. Neytona bowiem był zazwyczaj bardzo zmęczony. Z czarnych dębowych pni trzeba było ciosać czworoboczne pale i falochrony służące do budowy nabrzeży, a następnie podczas odpływu wbijać je głęboko w dno rzeki. Najtanel pracował w wilgoci i chłodzie. Tak jak inni członkowie jego zespołu nabawił się głuchego kaszlu i wracał do domu obolały ze zmęczenia. Z dna zamulonej tamizy wydobywali strzępy historii. Rzymski skórzany sandał z długimi rzemieniami do wiązania w kostce, łamaną dzidę, różne skorupy. Ojciec przyniósł robowi płaski ułomek krzemienia, grot strzały ostry jak nóż, znaleziony na głębokości dwudziestu stóp. Rzymski? zapytał przejęty rob. Ojciec wzruszył ramionami. Może saski. Ale co do pochodzenia monety, znalezionej parę dni później, nie było wątpliwości. Kiedy rob zmoczył popiół z paleniska i cierpliwie ją oczyścił, z jednej strony poczerniałego krążka pojawiły się słowa: Prima cohors Britanni Londoni. Kościelna łacina roba okazała się ledwie wystarczająca. Wybita chyba na pamiątkę pierwszej kohorty przybyłej do Londynu, powiedział. Z drugiej strony widniał Rzymianin na koniu i trzy litery. I. O. X. Co znaczy to I. O. X? Zapytał ojciec. Rob nie miał pojęcia. Mama by wiedziała, lecz umarła, a poza nią nie miał kogo zapytać. Schował więc monetę głęboko. Tak przywykli do kaszlu Neytenera, że już go nikt nie słyszał. Pewnego ranka, gdy Rob czyścił palenisko, dobiegły go za drzwi jakieś hałasy. Otworzył i ujrzał Harmona Whitelocka, członka załogi ojca i dwóch niewolników wypożyczonych od dokerów. We trójkę przynieśli tenera do domu. Niewolnicy przerażali Roba. Wolność można było stracić w różny sposób. Pieniądz wojenny stawał się własnością wojownika, kiedy ten darowywał mu życie zamiast go zabić. Na niewolę skazywano za pewne przestępstwa, na przykład za długi albo niezapłacenie kary lub grzywny. Razem ze skazanym szli w niewolę żona i dzieci, a także przyszłe pokolenia jego rodziny. Ci niewolnicy byli wysocy, muskularni i na znak poddaństwa mieli ogolone głowy. Okrywały ich cuchnące łachmany. Trudno było poznać, czy to cudzoziemscy jeńcy, czy Anglicy, bo nic nie mówili, tylko tempo wpatrywali się w roba. Nathaniel nie był łomkiem, ale nieśli go, jakby nic nie ważył. Niewolnicy nawet bardziej wystraszyli roba niż widok pożółkłej, bezkrwistej twarzy ojca, którego głowa usunęła się bezładnie na bok, kiedy go położyli. Co się stało? Whitelock wzruszył ramionami. Nieszczęście, połowa nas na to zapadła. Człowiek nic tylko kaszle i spluwa. Dziś taki był słaby, że zwaliło go z nóg, jakaśmy się zabrali do cięższej pracy. Mam nadzieję, że jak parę dni odpocznie, znowu się pokaże na nabrzeżu. Na rano Natanel nie był w stanie zwlec się z łóżka. Nie mówił, a chrypiał. Wdowa Hargriffs przyniosła gorącego naparu z miodem i zakrzątnęła się przy nim. Rozmawiali szeptem po cichu. I kobieta parę razy się roześmiała, ale kiedy przyszła na drugi dzień. Naitanel miał wysoką gorączkę. Nie był w nastroju do żartów ani czułości, więc szybko się wyniosła. Jego język i gardło stały się jaskrawo czerwone. Wciąż prosiło o wodę. W nocy coś mu się przyśniło i raz krzyknął, że tamizą nadpływają śmierdzący Duńczycy w łodziach o wysokich dziobach. W piersi zebrała mu się lepka flegma, której nie mógł odplunąć. Oddychał z coraz większym trudem. Gdy przyszedł ranek, Rob pobiegł do sąsiedniego domu powdowe, lecz Delia Hargris nie chciała przyjść. Wygląda mi to na pleśniawki. Bardzo zaraźliwe, powiedziała i zamknęła drzwi. Nie mając już dokąd się udać, Rob znowu poszedł do cechu. Richard Bukarel wysłuchał go z uwagą. Wrócił z nim do domu i długo siedział w nogach łóżka na Nathanela, przypatrując się jego rozpalonej twarzy i przysłuchując charkotliwemu oddechowi. Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby wezwać księdza. Duchowny co prawda najwyżej zapaliłby świecę i odmówił modlitwy, lecz Bucherell mógłby umyć ręce od wszystkiego, nie obawiając się krytyki. Przez parę lat zażywał powodzenia jako przedsiębiorca budowlany, ale odkąd został starszym londyńskiego cechu cieśli, tracił grunt pod nogami, starając się środkami ubogiej kasy robić więcej niż to było możliwe. Teraz też, świadom losu, jaki czeka tę rodzinę, kiedy zabraknie ostatniego z rodziców, zdecydował się wyłożyć pieniądze cechu, by sprowadzić Tomasa Ferratona. Medyka. Tego wieczora żona zmyła Bukerelowi głowę. – Medyka? – a cóż to Nightanel Cole stał się nagle szlachcicem? Każdemu w Londynie starcza balwierza. Nightanel Cole potrzebuje medyka, który każe sobie słono zapłacić? Bukerel wybąkał tylko jakąś wymówkę, gdyż miała rację. Jedynie szlachta i bogaci kupcy pozwalali sobie na kosztowne usługi medyków. Zwykli ludzie korzystali z pomocy balwierzy. Czasem biedny wyrobnik wysupłał pół pensa na puszczenie krwi lub jakąś inną wątpliwej wartości usługę. Sam Bukerel uważał, że wszyscy ci uzdrowiciele to przeklęte pijawki, prędzej gotowe zaszkodzić niż w czymkolwiek pomóc. Ale dla Kola chciał uczynić, co tylko mógł. Dlatego w chwili słabości wezwał medyka, wydając na to zarobione ciężką pracą składki innych cieśli. Kiedy Feraton przyszedł do kolów, był jak najlepszej myśli. Wyglądał na uosobienie pewności siebie i powodzenia, w obcisłych spodniach pięknego kroju i z mankietami koszuli przybranymi haftem, na którego widogrob natychmiast poczuł ukłucie w sercu, gdyż przypomniał mu mamę. Pikowany kaftan Ferratona, uszyty z najcieńszej wełny, nosił plamy zakrzepłej krwi i wymiocin, głosząc wszem wobec, jak medyk uważał w swojej pysze, chwałę jego chlubnej profesji. Zamożny z domu, jego ojcem był John Ferraton, kupiec wełniany, Feraton praktykował u medyka nazwiskiem Paul Willibald, którego bogata rodzina zajmowała się wyrobem i sprzedażą cienkich kling. Willibald leczył bogaczy i Feraton po odbyciu praktyki też się dorobił podobnej klienteli. Leczenie szlachty leżało poza zasięgiem kupieckiego syna, ale wśród ludzi zamożnych czuł się jak u siebie. Łączył ich wspólne nawyki i interesy. Nigdy świadomie nie przyjął chorego spośród wyrobników, a Bukerela wziął za wysłannika kogoś dużo lepszego. W kolu natychmiast rozpoznał pacjenta, nie przedstawiającego żadnej wartości. Nie chcąc jednak robić sceny, postanowił sprawić się z tym przykrym obowiązkiem najszybciej, jak potrafił. Delikatnie dotknął czoła nejtenela, Zajrzał mu w oczy i powąchał jego oddech. No, powiedział. Ujdzie. Co mu jest? Zapytał bukerel, lecz Feraton nie odpowiedział. Rob instynktownie pojął, że medyk nie wie. To ślinogorz, orzekł w końcu Feraton, wskazując na białe wrzody w purpurowym gardle ojca. Ropne zapalenie natury przejściowej, nic więcej. Ścisnął krympulcem ramię tenela, Zręcznie je nakłuł i upuścił znaczną ilość krwi. A jak się nie poprawi? zapytał Bukerel. Medyk zmarszczył czoło. Nie odwiedzi po raz drugi tego domu biedaków. Dla pewności upuszczę mu więcej krwi, rzekł i nakłół drugie ramię. Zostawił flaszeczkę kalomelu zmieszanego z węglem trzcinowym, biorąc od Bukerela oddzielnie należność za poradę, puszczenie krwi i lekarstwo. — To pijawka. Krew z człowieka wysysa. Jaśnie wielmożny fajfus od wyrzymania jaj! — mruknął Bukerel odprowadzając Feratona wściekłym spojrzeniem. Starszy cechu obiecał Robowi na odchodnym, że przyśle kobietę do opieki nad ojcem. Wykrwawiony i blady najtanel leżał bez ruchu. Parę razy brał chłopca za Agnes i próbował chwycić go za rękę. Rarop pamiętał, co zaszło podczas choroby matki i usuwał się przezornie. W końcu zawstydzony zbliżył się do łóżka ojca. Ujął stwardniałą od pracy dłonnej i tenela, zauważając przy tym zrogowaciałe, ciałe połamane paznokcie, wżarty w ciało bruty i szorstkie ciemne włoski. Stało się to samo. Wyczuł jakieś przygasanie, jakby trzepotał się i gasł płomień świecy. Nie wiadomo skąd spłynęła na niego świadomość, że ojciec umiera i niewiele zostało mu życia. Zdjęła go też niema zgroza, jak wtedy, gdy mama leżała na łożu śmierci. Za łóżkiem stali bracia i siostra. Był jeszcze mały, lecz bardzo inteligentny, to też jego smutek i dojmujący strach zagłuszyła wymagająca natychmiastowego działania troska. Potrząsnął ojca za ramię. Co teraz będzie z nami? zapytał głośno. Nie usłyszał jednak odpowiedzi. A rozdzielenie. Tym razem, ponieważ umarł towarzysz cechowy, a nie tylko ktoś z jego rodziny, cech zapłacił za odśpiewanie pięćdziesięciu psalmów. Dwa dni po pogrzebie Delia Hargreaves wyjechała do Ramsey, gdzie mieszkał jej brat, a Richard Bucherel zabrał roba na przechadzkę. — Kiedy nie ma krewniaków, dzieci trzeba rozdzielić — powiedział dziarsko starszy cechu. — Wszystkim zajmie się cech. Rob zdrętwiał. Wieczorem spróbował to wytłumaczyć braciom i siostrze, lecz jeden Samuel zrozumiał, o czym mówi. Więc nas rozdzielą? Zapytał. Tak. Każdy pójdzie do innej rodziny? Tak. Tej nocy do jego łóżka ktoś się wsunął. Prędzej by się spodziewał Williana albo Anny Mary. Lecz to był Samuel. Obił roba za szyję i przytulił się, jakby się bał, że spadnie. Niech oni wrócą, Rob. Też bym chciał. Pogłaskał kości sterami, które tyle przyjęło od niego kułaków, i razem sobie popłakali. już nigdy się nie zobaczymy? Rob poczuł jakiś chłód. No, Samuel, nie bądź taki głupi. Na pewno zamieszkamy niedaleko i stale będziemy się widywać. Zawsze zostaniemy braćmi. Pocieszyło to Samuela, który na chwilę przysnął, ale przed świtem zmoczył się w łóżku. Rano wstydził się i unikał wzroku Roba. Obawy jego nie były bezpodstawne, gdyż to on pierwszy miał odejść. Większość towarzyszy z dziesiątki ojca wciąż zostawała bez pracy. Z dziewięciu cieśli jeden tylko mógł i chciał wziąć do domu dziecko. Razem z Samuelem również młotki i piły tenela powędrowały do mieszkającego sześć domów dalej mistrza, Ternera Horna. Dwa dni później przyszedł z ojcem Kemptonem niejaki Ronald Lowell, ksiądz, który odśpiewał obydwie msze za mamę i za tatę. Ojciec Lowell powiedział, że przenoszą go na północ Anglii i potrzebne mu dziecko. Obejrzał ich wszystkich i spodobał mu się William. Lowell był postawnym, pogodnym mężczyzną o jasno-blond włosach i szarych oczach, z których, jak próbował sobie wmówić Rob, patrzyła sama dobroć. — To do zobaczenia, William — powiedział Rob. Blady i roztrzęsiony brat był w stanie tylko skinąć głową, gdy opuszczał dom z księżmi. Rob żywił cichą nadzieję, że może uda mu się zatrzymać dwoje najmłodszych, ale wydzielał już resztki jedzenia pozostałego ze stypy po ojcu i był trzeźwym chłopcem. Jonathana wraz ze skórzaną kurtą ojca i pasem na narzędzia oddano towarzyszowi stolarskiemu Ailwinowi z setki najtenera. Kiedy przyszła pani Ailwin, Rob powiedział jej, że Jonathan jest przyuczony do nocnika, ale kiedy się czegoś boi, potrzebuje jeszcze pieruchy. Przyjęła więc sprane szmaty z uśmiechem i skinieniem głowy. Maleńkiego Rogera zatrzymała mamka, która dostała też hawciarskie materiały mamy. Rob dowiedział się o tym od Richarda Bukerela, lecz sam tej kobiety nawet nie widział. Annie Mary trzeba było umyć włosy. Mimo że robił to ostrożnie, jak go nauczono, trochę mydła dostało jej się do oczu, piekło i paliło. Kiedy wytarł i przytulił płaczącą siostrę, poczuł, że jej czyste, brunatne jak sierść foki włosy, pachną tak samo jak włosy mamy nazajutrz lepsze sprzęty zabrali Heverhillowie, piekarz z żoną i anna Mary przeniosła się nad ich piekarnię rob sam ją do nich zaprowadził ściskając siostrę za rękę do widzenia kochana panno anno Mary — szepnął przytulając ją do siebie chyba jednak uznała że to on jest wszystkim winien bo nie chciała się z nim pożegnać w pustym domu rob został więc sam tego dnia wieczorem przyszedł go odwiedzić Bukerel. Czuło się, że starszy cechu sobie wypił, ale umysł miał jasny. Może potrwać, nim dla ciebie znajdziemy jakieś miejsce. Wszystkiemu winne te czasy. Kto wyżywi chłopaka, co to zje jak dorosły, a robocie dorosłego nie podoła? Podumał w milczeniu i po jakimś czasie znowu się odezwał. Jak byłem młodszy, wszyscy mówili, że gdybyśmy tylko mieli prawdziwy pokój i pozbyli się króla Ethelreda. Najgorszego z tych, co doprowadzali do ruiny poddanych, nastałyby dobre czasy. Napadał nas wtedy kto chciał sasi, duńczycy i te diabły piraci. Kiedyśmy się wreszcie doczekali w królu Kanucie silnego i miłującego pokój władcy, to sama natura się wzięła, żeby nie dać nam odetchnąć. Latem i zimą gnębią nas burze, od trzech lat zbiory zawodzą. Młynarze nie mielą, żeglarze tkwią w porcie, nikt nie buduje, rzemieślnicy próżnują. Ciężkie czasy, mój chłopcze, ale znajdę ci miejsce, obiecuję. Dziękuję, panie majstrze. Z ciemnych oczu Bukerela wyglądało zmartwienie. Przyglądam ci się, Robercie Cole. Widzę, jak dzieciak troszczy się o rodzinę niczym godny mężczyzna. Wziąłbym cię sam, gdyby moja stara była inna. Zamrugał. Uświadomił sobie ze zmieszaniem, że alkohol rozwiązał mu język bardziej, niż by sobie życzył. I ciężko dźwignął się na nogi. — Spokojnej nocy, robię. Spokojnej nocy, panie majstrze. Rob stał się więc pustelnikiem, a jego pustelnią były te prawie już nagie izby. Nikt go nie zapraszał do stołu. Sąsiedzi nie mogli zapomnieć o jego istnieniu, ale byli mu niechętni. Rano wpadła pani Haverhill, podrzuciła mu niesprzedany wczorajszy bochenek chleba z piekarni. Wieczorem pani Booker zostawiła maleńki kawałeczek sera. Zauważyła przy tym zaczerwienione oczy roba i palnęła mu kazanie, że płacz to przywilej kobiety. Czerpał wodę z publicznej studni, jak dotąd, i sprzątał, lecz w cichym, splądrowanym domu nie było komu śmiecić, więc poza martwieniem się i udawaniem niewiele miał do roboty. Czasem wyobrażał sobie, że jest Rzymianinem na czatach. Kładł się za firanką mamy przy otwartym oknie i nasłuchiwał sekretów wrogiego świata: turkotu przejeżdżających wozów, ujadania psów, pokrzykiwania dzieci, śpiewu ptaków. Raz jego uszu dobiegła rozmowa grupki mężczyzn z cechu. Rob Cole to Gratka. Powinni go zabrać z pocałowaniem ręki, mówił Bukerel. Leżący w swojej kryjówce rob słuchał, jak o nim mówią, jakby chodziło o kogoś innego. Ano, popatrzcie, jaki duży. Kiedy dorośnie będzie silny jak koń pociągowy, przyznał niechętnie Hugh Taj. A gdyby wziął go tajt? Roba przeraziła myśl, że miałby zamieszkać z Antonem Taitem. Nie bez ulgi usłyszał, że Tajt prycha z pogardą. Tylko, że miną dobre trzy lata, zanim będzie z niego terminator ciesielski, a już teraz zje tyle co dobry koń. Nie brak w Londynie krzepkich ramion i pustych brzuchów. Mężczyźni odeszli. Dwa dni później z rana drogo zapłacił za grzech podsłuchiwania. Usłyszał bowiem, jak Bukerelowa z piekarzową rozprawiają o działaniach starszego cechu cieśli. Tyle się gada, jaki to zaszczyt być starszym cechu. Chleba to nie daje, wręcz przeciwnie, same kłopoty i obowiązki. Już mnie obrzydło, że muszę się dzielić swoim z takimi jak ten wyrośnięty darmozjat. Co z nim będzie? Zapytała wzdychając Hejer Hillowa. Radziłabym mistrzowi Bukerelowi sprzedać go jako biedaka. Nawet w ciężkich czasach za młodego niewolnika dostanie się tyle, że cechowi i nam wszystkim zwróci się to, cośmy wydali na korów. Roba zatkało. Nie mógł złapać tchu. Bukerelowa prychnęła pogardliwie. On w ogóle nie chce o tym słyszeć, powiedziała kwaśno. Mam nadzieję, że go w końcu przekonam, ale zanim przyjdzie do rozumu, poniesiemy straty nie do odrobienia. Kiedy kobiety odeszły, Rob leżał za firanką, jak w gorączce, naprzemian pocąc się i marznąc. Całe życie patrzył na niewolników, uważając za oczywiste, że ich stan jego nie dotyczy. On bowiem urodził się jako wolny anglik. Było wiele za młody, aby zostać dokerem. Wiedział jednak, że małymi niewolnikami posługują się w kopalniach przy pracy w szybach za wąskich dla dorosłych mężczyzn. Wiedział też, że niewolników nędznie się ubiera i karmi, i często karze chłostą za byle przewinienie. I że raz zostawszy niewolnikiem już do końca życia jest się czyjąś własnością. Rob leżał i płakał. Po jakimś czasie nabrał otuchy, przekonany, że bukerel nigdy go nie sprzeda w niewolę. Martwił się tylko, aby majstrowa nie posłużyła się kimś, nic nie mówiąc mężowi. Jest do tego zdolna, był pewien. Czekając w głuchym, opuszczonym domu, doszedł do takiego stanu, że na byle stuknięcie zrywał się cały drżący. Po pięciu pełnych grozy dniach od pogrzebu ojca w drzwiach stanął jakiś nieznajomy. — Ty jesteś mały kol? zapytał. Rob kiwnął głową niespokojnie. Serce zabiło mu mocniej. Nazywam się Croft. Przysłał mnie niejaki Richard Bukarel. Poznałem go przy kuflu w karczmie Borduela. Przed robem stał mężczyzna ani stary ani młody. Wielki i gruby, z ogorzałą twarzą otoczoną długimi włosami człowieka wolnego i rozłożystą rudawą jak włosy kędzierzawą brodą. Jak brzmi twoje pełne nazwisko? Robert Jeremy Cole, panie. Ile masz lat? Dziewięć. Jestem balwierzem i szukam terminatora. Wiesz czym się zajmuje balwierz, młodzieńcze? Jesteś kimś takim jak medyk? Grubas uśmiechnął się. Nieźle jak na razie. Bukerel mi powiedział w jakim jesteś położeniu. Podoba ci się mój zawód? Nie podobał mu się. Wcale nie chciał zostać kimś takim jak ta pijawka, która wykrwawiła jego ojca. Ale jeszcze bardziej nie chciał zostać zaprzedany w niewolę, to też bez wahania odpowiedział, że tak. Nie boisz się pracy? O nie, panie. To dobrze bo mam zamiar wycisnąć z ciebie siódme poty. Bukerel mówił, że umiesz czytać i pisać i znasz łacinę. Rob się zawahał. Właściwie to łaciny niewiele liznąłem. Nieznajomy znowu się uśmiechnął. Wezmę cię na próbę, bracie. Masz jakieś rzeczy? Za roba już od kilku dni czekało gotowe. Czyżbym był uratowany? Pomyślał. Na ulicy wdrapali się na wóz, najdziwniejszy jaki rob oglądał w życiu. Z przodu przy koźle sterczały białe drążki gęsto owinięte purpurowym wężykiem. Wóz był kryty, jaskrawo czerwony i wmalowany w żółte jak słońce wzory przedstawiające barana, lwa, wagę, kozę, ryby, łucznika i raka. Siwo jabłkowity koń szarpnął i odjechali ulicą cieśli, zostawiając za sobą dom cechu. Kiedy się przedzierali przez tłum kłębiący się na Thames Street, Rob siedział jak sparaliżowany. Zdołał tylko parę razy zerknąć na nieznajomego. Dostrzegł teraz miłą, pomimo tuszy twarz, wielki czerwony nos, narośl na powiece lewego oka i siatkę drobnych zmarszczek rozchodzących się promieniście z kącików bystrych niebieskich oczu. Wóz przejechał mostek nad rzeką Walbrook i minął stajnie Egglestana, miejsce, gdzie zległa Agnes Cole. Potem skręcił w prawo i z turkotem przetoczył się przez most londyński na południowy brzeg Tamizy. Zasumowany przy moście stał londyński prom, a tuż za nim rozciągał się olbrzymi Southwark Market, przez który przechodziły wszystkie towary przywożone do Anglii. Minęli spalone i splądrowane przez duńczyków niedawno odbudowane składy. Na brzegu ciągnął się rząd domków, stynkowanej wikliny, skromne siedziby rybaków, latarników i robotników nabrzeża. Były tam też dwie nędzne gospody dla kupców odwiedzających targowisko. Dalej, po obu stronach szerokiej drogi stały rzędy pięknych domów otoczonych wspaniałymi ogrodami, dworków bogatych londyńskich kupców. Niektóre z nich zniesiono na palach wbitych w mokradło. Rob poznał dom kupca handlującego haftami, dla którego pracowała mama. Dalej nigdy jeszcze nie zawędrował. Mistrzu Croft, mężczyzna się skrzywił. Nie, nie, nie mów mi, Croft, tylko balwierz. Taki mam fach. Tak jest, panie balwierzu, rzekł posłusznie Rob. W parę chwil cały software został za nimi i z rosnącym przestrachem zobaczył, że wkracza w obcy, nieznany, szeroki świat. Dokąd jedziemy, panie Balwierzu? Spytał, nie mogąc się powstrzymać od płaczu. Balwierz uśmiechnął się, potrząsnął lejcami, popędzając jabłkowitego konia do kusa, i odpowiedział: W świat. Balwierz. Przed zmierzchem rozłożyli się obozem na wzgórzu nad jakimś strumieniem. Grubasz powiedział robowi, że jego siwek, ciężkie pociągowe konisko, wabi się tatus. Skrócone, incitatus. Po tym rumaku, co do go sobie cesarz Kaligula tak upodobał, że zrobił bydle kapłanem i konsulem. Nasz incitatus też ujdzie jak na zwałaszonego biedaka. Oznajmił Balwierz i pokazał robowi, jak się obrządza konia. Wytarł Wałacha garściami miękkiego siana, potem go napoił i wypuścił na popas, nim zadbali o siebie. Zatrzymali się w szczerym polu w pewnej odległości od lasu, lecz Balwierz wysłał tam chłopca posłużne na ognisko i Rob kilka razy musiał obracać nim, nazbierał wystarczająco duży stos. Wkrótce już ogień trzaskał i unosił się zapach jedzenia, od którego chłopcu zmiękły nogi. Do żelaznego kociołka Balwierz szczodrze nakładł grubo pokrojonej, wędzonej słoniny. Większą część stopionego tłuszczu wylał, a do pryskającej reszty kroju wielką rzepę i kilka porów, dodając garść suszonych owoców morwy i szczyptę przypraw. Nim się to wszystko ugotowało, rozeszła się woń tak piękna, jakiej rob w życiu nie wąchał. Jedzący powściągliwie balwierz patrzył, jak chłopiec w jednej chwili pochłania wielką porcję, po czym w milczeniu nałożył mu drugą. Na koniec wytarli drewniane miski kęsami jęczmiennego chleba. I robnie czekając na polecenie, zaniósł kociołek i miski do strumienia, by wyszorować je piaskiem. Wróciwszy z naczyniami, podszedł do pobliskiego krzaka za potrzebą. — Na Boga i matkę jego! — powiedział, zachodząc go z nienacka balwierz. — Toż to niezwykły fajfusik. Rob skończył przed czasem i schował członek. — Jak byłem mały — wyjaśnił nastroszony — wydała mi się gangrena tutaj — Podobno balwierz ściął mi z koniuszka taki kapturek. Balwierz w zdumieniu wytrzeszczył na niego oczy. Zdjął na pletek, zostałeś obrzezany jak przeklęty poganin. Chłopak odszedł bardzo zmieszany, ale też czujny i ostrożny. Od lasu ciągnęło wilgocią. Rozwiązał więc swój mały węzełek, wydobył drugą koszulę i naciągnął na tę, którą miał na sobie. Balwierz wyjął z wozu dwie włuchate skóry i rzucił je robowi. Śpimy pod gołym niebem bo wóz jest pełen rzeczy. Zauważywszy w węzełku roba błysk monety, wziął ją do ręki. Nie spytał skąd chłopiec wziął pieniądze, garop nie kwapił się z wyjaśnieniem. — Jest na niej napis — powiedział tylko. — Tata i ja pomyśleliśmy, że to na pamiątkę pierwszej rzymskiej kohorty, która weszła do Londynu. Balwierz obejrzał monetę. — Tak. Najwyraźniej sporo wiedział o Rzymianach i cenił ich, o czym świadczyło imię nadane koniowi. Rob poczuł w dołku mdlącą pewność, że Gruba przywłaszczy sobie jego monetę. — Z drugiej strony są litery — rzekł ochrypłym głosem. Balwierz zbliżył monetę do ognia, żeby je odczytać w gęstniejącym mroku. — I-O-X. X znaczy dziesięć. I-O to okrzyk zwycięstwa, który się wydawało dziesięć razy. Rob z ulgą wziął od barwierza monetę i umościł sobie posłanie blisko ogniska. Jedna ze skór była owcza, ułożył ją na ziemi runem do góry, druga niedźwiedzia. Tą posłużył się jako przykryciem. Były stare i mocno śmierdziały, ale zapewniały ciepło. Balwierz pościelił sobie z drugiej strony ogniska kładąc miecz i nóż pod ręką, by w razie potrzeby posłużyć się nimi do odparcia napaści, czy też, jak ze strachem pomyślał, rob, by zabić uciekającego chłopca. Potem z długiego rzemienia na szyi zdjął róg. Zatkawszy jego szyjkę kościanym szpuntem, nalał ciemnego płynu z flaszki i podał Robowi. — Moje roboty. Pij do dna. Rob nie miał chęci, ale bał się odmówić. Wyrobniczych dzieci w Londynie nie straszono czarnym ludem, lecz wcześniej pouczano, że niektórzy marynarze i dokerzy tylko czekają, by zwabić jakiego chłopca na ubocze. Słyszał o dzieciach, które przyjęły słodycze lub pieniądze od takich ludzi i wiedział, co musiały za to zrobić — Pamiętał, że zazwyczaj przedtem je upijano. Próbował już więcej nie pić, odmówić. Balwierz jednak zmarszczył czoło i rozkazał: Pij, to cię uspokoi. Nie spoczął, dopóki chłopiec nie przełknął jeszcze paru łyków. Kiedy gwałtownie się zakrztusił, zabrał mu róg, wysuszył zaczętą flaszkę i następną, po czym z potężnym pierdnięciem ułożył się na swym legowisku. Jeszcze raz zerknął na roba. Odpoczywaj w spokoju, bracie, powiedział. Śpij dobrze, z mojej strony nie masz się czego obawiać. Rob był pewien, że to podstęp. Leżał pod śmierdzącą niedźwiedzią skórą i czekał, zaciskając pośladki. W prawej dłoni ściskał monetę i choć wiedział, że nawet gdyby miał broń balwierza, nie mógłby się z nim zmierzyć. W lewej mocno dzierżył ciężki kamień. Wkrótce jednak balwierz dowiódł aż nadto wyraźnie, że śpi. Straszliwie zachrapał. W ustach rob miał smak trunku śmierdzącego lekiem. Kiedy zakopał się głęboko w futra i wypuścił kamień z dłoni, w jego ciele krążył alkohol. Ściskał w dłoni monetę i wyobrażał sobie długie szeregi rzymian wznoszących dziesięć okrzyków na cześć bohaterów, którzy stawili czoło całemu światu. Gwiazdy w górze były wielkie i białe. Krążyły po niebie tak nisko, że zapragnął sięgnąć i zerwać je na naszyjnik dla mamy. Pomyślał po kolei o każdym z członków rodziny. Z żywych najbardziej mu brakowało Samuela, co było dziwne, gdyż Samuel go nie lubił jako najstarszego i ciągle obrzucał wymysłami. Martwił się, czy Jonathan nie moczy się w pieluszki i prosił Boga, aby pani Ewyn okazała małą cierpliwość. Miał nadzieję, że barwierz niedługo wróci do Londynu, pragnął bowiem jak najszybciej znowu zobaczyć rodzeństwo. Barwierz wiedział, co czuje jego nowy chłopak. Był dokładnie w jego wieku, kiedy został sam po łupieszczym napadzie Skandynawów na Gacton. Rybacką wieś, w której się urodził. Wydarzenie to odcisnęło się niezatartym śladem w jego pamięci. Królem w czasach jego dzieciństwa był Ethelred. Odkąd pamiętał, ojciec przeklinał króla twierdząc, że pod żadnym innym ludzie nie zaznali takiej nędzy. Ethelred wyciskał z nich ostatni groż na podatki, by obsypywać bogactwami Emmy, kapryśną piękność, którą sobie przywiózł z Normandii jako królową. Wystawił też za te podatki wojsko, lecz posługiwał się nim bardziej dla obrony własnej niż swego ludu, a był tak okrutny i krwiożerczy, że niektórzy spluwali na sam dźwięk jego imienia. Na wiosnę Anno Domini 991 Ethelred okrył Hanbą poddanych, przekupując duńskich najeźdźców złotem, by poniechali ataku. Następnej wiosny flota duńska wróciła do Londynu, jak to robiła od stu lat. Tym razem Ethelred nie miał wyboru. Zebrał wojowników i okręty i w bitwie na Tamizie, będącej jedną wielką rzezią, Duńczycy zostali pokonani. Ale dwa lata później doszło do groźniejszej napaści, kiedy Olaf, król Norwegów i Sven, król Duńczyków, wpłynęli na Tamizę w 94 okręty. Etelred znowu zebrał wojsko wokół Londynu i udało mu się odeprzeć najeźdźców z północy, którzy tym razem jednak się zorientowali, że tchórzliwy król zostawił kraj bez obrony, byle sobie zapewnić bezpieczeństwo. Rozdzieliwszy flotę, napastnicy przybili do wybrzeży Anglii i spustoszyli przybrzeżne osady. W tym właśnie tygodniu ojciec Henrygo Crofta po raz pierwszy zabrał syna na dłuższy połów śledzia. W dzień powrotu rankiem, gdy przybyli do brzegu z pełnymi sieciami, Henry pobiegł przodem, aby jak najszybciej uściskać matkę i usłyszeć od niej słowa pochwały. Tymczasem w pobliskiej zatoce czekały niewidoczne w ukryciu długie norweskie łodzie. Kiedy Henry dobiegł do chaty, spostrzegł, że z zaotwartych okien nic patrzy na niego jakiś obcy, odziany w zwierzęce skóry. Nie miał pojęcia, kim jest ten człowiek, ale instynkt kazał mu zawrócić i biec prosto do ojca. Jego matka leżała na ziemi w chacie, zhańbiona i martwa. Lecz stary Croft o tym nie wiedział. Dobył noża, gnając do domu. Ci trzej jednak, którzy na niego czekali, mieli miecze. Henry widział z daleka, jak chwycili i obezwładnili jego ojca. Jeden przytrzymał mu ręce z tyłu, drugi szarpnął oburącz za włosy, zmuszając go, by ukląkł i wyciągnął szyję. Trzeci odciął mu głowę mieczem. Dużo później, w dziewiętnastym roku życia, Balwierz oglądał w Wolverhampton, ścięcie mordercy. Kat odrąbał głowę zbrodniarzowi, jakby zabijał koguta. Ścięcie jego ojca przeciwnie. Odbyło się niezręcznie. Wiking bowiem wiele razy musiał zamachnąć się mieczem, jakby rąbał drwana opał. Roztrzęsiony z żalu i strachu Henry Croft uciekł do lasu, gdzie ukrył się jak ścigane zwierzę. Kiedy wyszedł oszołomiony i zgłodniały, Norwegów już nie było. Zostały po nich tylko śmierć i zgliszcza. Henrygo razem z innymi osieroconymi chłopcami wysłano do opactwa Crowland w Lincolnshire. W ciągu dziesięcioleci podobne najazdy pogan z północy Pozostawiły w klasztorach niewielu mnichów i zbyt wielu osieroconych chłopców. Toteż benedyktyni nie jednego z nich wyświęcili, rozwiązując w ten sposób oba problemy. Henremu w wieku dziewięciu lat pozwolono złożyć śluby, każąc przysiąc Bogu, że do śmierci żyć będzie w ubóstwie i czystości, posłuszny regułom ustanowionym przez świętego Benedykta z Nursi. Zapewniło mu to wykształcenie. Uczył się cztery godziny dziennie. Sześć godzin poświęcał ciężkiej pracy w wilgoci i brudzie. Opactwo Crowland posiadało wiele ziemi, głównie moczarów. też dzień w dzień Henry i inni mnisi odwracali błoniste skiby, jak niezdarne zwierzęta, by zamienić błota w uprawne pola. Resztę czasu miał spędzać na kontemplacji i modlitwie. Obowiązywały nabożeństwa ranne, popołudniowe, wieczorne i nieustające. Każda modlitwa stanowiła jeden stopień niekończących się schodów, które prowadziły do nieba. Nie było chwili wytchnienia dla duszy ani ciała, ale wolno mu się było przechadzać po klasztorze krużgankiem w kształcie czworoboku. Klasztor od północy miał zakrystie, budynki, w których przechowywano kościelne naczynia: od wschodu kościół, od zachodu pomieszczenia kapituły, od południa ponury refektarz, kuchnie i spiżarnie na dole, a na górze dormitorium. Wewnątrz tego czworoboku znajdowały się groby. Ostateczny dowód, że w życiu opactwa wszystko jest z góry przewidziane. Jutro będzie identyczne jak wczoraj i z czasem każdy nich spocznie w obrębie krużganku. Niejeden upatrywał w takim życiu spokoju. Toteż opactwo Crowland przyciągało wielu szlachetnie urodzonych, którzy szukali w nim ucieczki przed polityką dworu i okrucieństwem Etelreda i uszli śmierci ukryci pod mnisim kapturem. Członkowie tej wpływowej elity mieszkali w osobnych celach, jak prawdziwi mistycy poszukujący Boga wśród udręk ducha i umartwień ciała, we łosiennicach, na natchnionych postach i samobiczowaniach. Dla pozostałych sześćdziesięciu siedmiu mężczyzn, noszących tą surę, mimo braku powołania i świątobliwości, mieszkaniem była jedna duża izba z sześćdziesięcioma siedmioma siennikami. Ilekroć Henry Croft zbudził się w nocy, zawsze słychać było kaszel i kichanie, chrapanie na wszystkie tony, odgłosy masturbacji, żałosne jęki dręczonych złymi snami, głośno puszczane wiatry albo gwałcące śluby milczenia przekleństwa nieprzystojne dla duchownych, czy prowadzone szeptem rozmowy dotyczące niemal zawsze jedzenia. Posiłki w Crowland były bowiem bardzo skąpe. Miasteczko Peterborough leżało w odległości mili od opactwa, ale Henry nigdy go nie widział. Pewnego dnia, kiedy miał czternaście lat, poprosił spowiednika, ojca Danstana, by mu pozwolił psalmy i modlitwy przypadające między nieszporami a śpiewem nocnym odmawiać na brzegu rzeki. Pozwolenie uzyskał. Kiedy się pierwszy raz przechadzał po nadrzecznej łące, krok w krok za nim w dyskretnym oddaleniu postępował ojciec Dunstan. Henry kroczył powoli i ostrożnie, trzymając ręce założone za plecy, z pochyloną głową i pobożnością godną biskupa. Był piękny, ciepły letni wieczór. Od rzeki wiał rześki wiaterek. O tej rzece dowiedział się wszystkiego od brata Mateusza, geografa. Nazywała się „Welland“. Początek brała w środkowej Anglii, w pobliżu Corby. Do Crowland przemykała się gładko jak wąż i stąd płynęła na północ wśród łagodnych pagórków i żyznych dolin, dalej zaś rozlewała się na przybrzeżnych bagnach, aż w końcu wlewała swe wody do wielkiej zatoki Morza Północnego zwanej Łosz. Po obu brzegach rzeki ciągnęły się kościelne lasy i pola. Henry spacerując słyszał cykanie świerszczy, ćwierkanie ptaków na drzewach. Widział pasące się krowy, które spoglądały nań z tępym respektem. Po drodze ujrzał też wyciągniętą na brzeg małą łódkę, wydłubaną z pnia. Tydzień później poprosił, aby mu pozwolono samotnie odmawiać nad rzeką modły pojutrzni, na bożeństwie odprawianym o świcie. Pozwolenie otrzymał i tym razem ojciec Dan Stan nie przyszedł. Gdy Henry znalazł się nad rzeką, zepchnął łódź na wodę. Wsiadł i odbił od brzegu. Wiosłami posłużył się tylko po to, by znaleźć się w głównym nurcie. Potem siedział zupełnie nieruchomo pośrodku kruchej łódki i przyglądał się brunatnej wodzie, pozwalając, by rzeka niosła go jak opadły liść. Po jakimś czasie, oceniwszy, że odpłynął już wystarczająco daleko, wybuchnął śmiechem. Pochłukiwał i krzyczał jak dzieciak. — Tyle macie! — wołał, nie wiedząc, czy urąga tym sześćdziesięciu siedmiu mnichom, którzy będą spali bez niego, ojcu Danstanowi, czy Bogu, w którym Crowland widziało takiego okrutnika. Pozostał na rzece cały dzień, póki woda mknąca ku morzu nie stała się dla niego zbyt głęboka i niebezpieczna. Przybił wtedy do brzegu i rozpoczął własne życie, poznając cenę wolności. Wędrował po przybrzeżnych wsiach, sypiając gdzie się dało, żywiąc się tym, co zdołał wyżebrać albo ukraść. Dużo gorzej było nie mieć co jeść, niż nie dojadać. Jakaś wieśniaczka dała mu sakwę na jedzenie, stary kaftan i podarte portki w zamian za benedyktyński habit, z którego zamierzała poszyć wełniane koszule dla synów. W porcie Grimsby jakiś rybak przyjął go wreszcie za pomocnika i orał nim jak wołem przez ponad dwa lata za skąpe utrzymanie i nędzne schronienie. Po śmierci rybaka żona sprzedała łódź ludziom, którzy nie potrzebowali pomocnika. Henry głodował przez parę miesięcy, nim trafił na trupę komediantów i ruszył z nimi, taszcząc juki i znosząc trudy ich zawodu, za resztki ze stołu i opiekę. Nawet jemu sztuczki wesołków wydawały się niezdarne. Potrafili jednak waleniem w bęben przyciągnąć tłum, a kiedy podawano czapkę, zdumiewająco wielu widzów wrzucało do niej monety. Przyglądał się im zgłodniały. Był za duży, żeby zostać akrobatą. Ci bowiem musieli wyłamywać sobie stawy, póki jeszcze byli dziećmi, ale wyuczyli go swego fachu żonglerzy, naśladując magika zaś nauczył się co prostszych sztuczek. Magik go ostrzegł, nigdy nie przesadzał ze sztuczkami, gdyż w całej Anglii kościół i korona wieszają czarowników. Henry z uwagą wysłuchał tego człowieka, którego siostra pierwsza pozwoliła mu poznać kobiece ciało. Z komediantami coś go łączyło, lecz trupa po roku rozpadła się w Derbyshire i każdy poszedł własną drogą, a on znowu został sam. Parę tygodni później w miasteczku Matlock szczęście się do niego uśmiechnęło. Kiedy balwierz James Farrow zawarł z nim umowę na sześć lat. Później miał się dowiedzieć, że żaden z miejscowych chłopaków nie chciał służyć farołowi, pogłoski bowiem łączyły jego nazwisko z praktykowaniem czarów. Zanim doszły do jego uszu, spędził już z farołem dwa lata i wiedział, że Balwierz nie jest żadnym czarodziejem. Choć pozbawiony serca i diabelnie surowy, dla Henry'ego Crofta był prawdziwym wysłannikiem opatrzności. Rolnicza gmina Matlock liczyła niewielu mieszkańców. Medyk nie znalazłby tu tylu pacjentów z klas wyższych czy spośród bogatszych kupców, by się utrzymać, ale zbyt mało też było ludzi uboższych, aby dać zatrudnienie Felczerowi w miejsce James'a Farowa, Balwieża, który w związku z tym po zastosowaniem środków przeczyszczających, strzyżeniem i goleniem wykonywał także zabiegi chirurgiczne i w ogóle parał się leczeniem. Henry ponad pięć lat pełnił przy nim swoje obowiązki. Farł surowo nadzorował praktykanta. Bił Henrego, gdy ten popełnił jakiś błąd, ale go nauczył, i to skrupulatnie, wszystkiego, co sam potrafił.